Dziesięć najbardziej skandalicznych teledysków. Materiał oparty na rankingu Antyradia, jednakże jeśli film się obejrzy, zrealizuje drugą listę, którą opracuję już sam, ponieważ brakuje tutaj wielu perełek pokroju do Rammsteina czy tęczowa swastyka Maleńczuka. Tymczasem zapraszam. Twisted Sister, be cruel to your scroll. Wspólny utwór Twisted Sisters i Alisa Coopera i choć większość pewnie artystów nie będzie znać, to miłośnicy roka na pewno kojarzą wykonawców i to bardzo dobrze. Zaś wszyscy znają Bob Cata. Zagrał on główną rolę w teledysku. Może sam teledysk dziś nie wydaje się szokujący, ale w 1985 roku kiedy był wydany, był naprawdę skrajnie odbierany. MTV odmówiła emisji tego wideoklipu, zaś ludzie nie mogli zaakceptować namiętnie całujących się zombie. Ogólnie piosenka nakłada w pewien sposób obowiązek buntowania się przeciwko szkole. A był to czas, kiedy rząd amerykański usilnie walczył z rokiem, twierdząc, że niszczy to społeczeństwo. Disneider, wokolista Twisted Sisters, rozpoczął walkę z rządem przy okazji nieźle publicznie kompromitując przedstawicieli rodziców. Te działania przyniosły ze sobą powstanie takiego znaczka, który nakleja się na płytach, aby informować o wulgarnym języku. Kiedyś opowiadałem tę historię na Światowej Historii, gdzie zapraszam. Behemoth God Dog. Polska grupa muzyczna powstała w październiku 1991 roku w Gdańsku, występująca do 1992 roku pod nazwą... Bapomet. Na początku prezentowała styl muzyczny zaliczany do black metalu, później od 1994 roku zbliżony do pagan metalu, szeroko wykorzystując w nagraniach gitarę akustyczną. W teledysku God Dog odtworzono znane dzieła malarskie związane z religią. W kluczowe postacie wcielili się członkowie grupy, zaś ogólny obraz został zniekształcony. Ukazano to jakby w krzywym zwierciadle taka psychodeliczna wariacja na temat tych dzieł technicznie kawał dobrej roboty jednakże uznano to za kolejne przekroczenie granicy osobiście powiem wam szczerze że ostatni album Behemota nie jest taki dobry jak poprzedni i ogólnie po tym jak Nergal zaangażował się w zespół Meat to już Behemoth to nie to samo. Wiem, że ciężko jest zrozumieć ich twórczość, więc tylko miłośnicy takiej muzyki wiedzą, co mam na myśli. Ale bez tej blisko wschodniej nutki to już nie to samo dla mnie. Ogólnie lubię, jak Behemoth grał lżej, ale co zrobić, to moje zdanie. Lindemann, Praise Aboard. Lindemann to zespół założony w 2013 roku przez Tila Lindemanna wokalistę Rammstein. Wydał on teledysk do utworu Priest Abort, czyli Chwal aborcję". tak to przetłumaczę. W teledysku przedstawiono macierzyństwo bardzo niefajnie. Matki porównuje się do świni, a dzieci do małych prosiaków. Ponadto dużo krwi i wszystko do dość wesołych rytmów, przynajmniej jak na standardy tego człowieka. Merlin Manson, Saint, amerykański piosenkarz, lider i wokalista zespołu Merlin Manson, artysta, malarz. Wiem, że Merlin Manson to zespół, ale nie okłamujmy się, twarzą, sercem i duszą tej kapeli jest sam Brian Warner, znany również jako Merlin Manson. Teledysk do Saint jest z roku 2003. Oznacza to, że należy użyć trzech rzeczy, aby wywołać skandal, seks, nagość i narkotyki. Wszystko to w teledysku Mansona jest i choć w popie nawiązania do tych rzeczy są na porządku, Początku dziennym to w popie zazwyczaj ukazuje się to na tle palm, plaży, słońca i wesołych rytmów zaś w połączeniu z przytłaczającym klimatem Mesona, kontrowersja gotowa. Swoją drogą. Jak tacy raperzy pokazują w teledysku, że wciągają kokę, a później się świetnie bawią, to jest OK. A jak ktoś pokaże, że wciąga kokę, a później umiera przez to w męczarniach, no to już jest źle, to już jest za ciężkie. Super. Nirwana Herd shaped Box. Nirvana to amerykański zespół grunge'owy założony przez wokalistę i gitarzystę Kurta Cobainę i basistę Chrisa nowoselika w Aberdeen w 1987 roku. Zespół w ciągu 7 lat swojej działalności zatrudniał kilku perkusistów. Najdłużej w zespole grał Dave Grohl, który dołączył do grupy w 1990 roku. Owy utwór jest filmową adaptacją snu Cobaina. Tak przynajmniej sam mówił. Teledysk jest bardzo kolorowy, jakby przedstawia świat w bajce, a w nim m.in. Kona na krzyżu mężczyzna w czapce świętego Mikołaja, a na drzewie rosną martwe płody. Ogólnie Kobein miał skłonność do płodów i noworodków, malował je i rysował martwe, chore albo zniekształcone. I gdy Kortney Love, jego żona, zaszła w ciążę, miał fobię, że jego dziecko urodzi się z płetwami albo coś takiego, no gość miał zrytowanie po prostu. Daj Atword, Kuki. Tamper. I wreszcie coś nierokowego, choć Dye Atwood klimatem przytłacza jeden rokowy zespół. Owa grupa szczyci się bardzo ciekawym przydomkiem. Metallica to najlepszy zespół na świecie, Guns N' Roses to najniebezpieczniejszy zespół na świecie, Motorhead to najgłośniejszy zespół na świecie, a Dye to najdziwniejszy zespół na świecie. Jest to południowoafrykański zespół z Kapsztadu, wykonujący muzykę hip-hopową w odmianie rap-rave. Grupa znana jest m.in. z utworu Enter the Ninja oraz rozpoznawana z tworzenia różnokulturowej mieszanki muzycznej. Jest to taka elektronika z południowej Afryki i tak jak dla nas, Europejczyków, przerażające są duchy, wampiry, złe moce, tak Dye Atwood często pokazuje tę afrykańską stronę strachu i są naprawdę straszni. Każdy ich teledysk budzi kontrowersje i warto zwrócić uwagę na wokalistów. Wokalista wygląda jak stary chłop, zaś wokalistka wygląda jak fantazja pedofila na temat dziesięciolatki. W teledysku do Cookie Tamper wiele osób dostrzegło historię pedofilską i z tego względu ten teledysk trafia na tę listę. Methods of Mayhem, Get Naked Methods of Mayhem to amerykańska grupa wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową. Kluczową kwestią jest tu, że wokalista zespołu był wtedy w związku z Pamelą Anderson. W dysku ogląda on filmy pornograficzne z jej udziałem. Trzeba coś więcej? Nine Ich Niles Closer Nine ich nice, Schneiss, ale nie lubię tej nazwy. To amerykański zespół muzyczny grający rock industrialny, założony w 1988 roku przez Reznora w Cleveland w stanie Ohio. Jako główny producent, wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista, Reznor jest jedynym stałym członkiem zespołu i jest odpowiedzialny za kierowanie nim. Jako ciekawostkę dodam, że jeden z albumów grupy został nagrany w willi, w której zamordowano Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego. Teledysk do Closer był puszczany przez MTV tylko nocą, ze względu na erotykę, oczywiście, i martwe zwierzęta, a raczej części martwych zwierząt, oraz małpę konającą na krzyżu. The Prodigies, my bitch up. The Prodigy to brytyjski zespół muzyczny tworzący muzykę elektroniczną, głównie drum and bass. 2 listopada 2018 roku miała miejsce premiera siódmego studyjnego albumu o nazwie No Tourists. Jest to ostatni album grupy nagrany z udziałem wokalisty Kifa Flinta. The Prodigy odebrał sobie życie 4 marca 2019 roku. Narkotyki, agresja, nagość, przemoc wręcz. Teledysk za to zakazano na MTV, lecz oburzeni fani złożyli petycję, która zaskutkowała i Teledysk przywrócono na stację telewizyjną, ale w ocenzurowanej wersji, a do tego można było go zobaczyć jedynie w nocy. Rammstein Pussy. Teledysk legenda i wątpię, żeby był ktoś, kto nigdy o nim nie słyszał, a się interesuje muzyką. C to utwór zespołu Ramstein wydany 18 września 2009 roku jako pierwszy singiel promujący album Liebe ich für alle da. Ilustrujący utwór, teledysk miał premierę 16 września 2009 roku na stronie VisitX.net. Teledysk zawiera sceny z członkami zespołu w stereotypowych rolach aktorów pornograficznych. Sam teledysk tak naprawdę jest filmem pornograficznym i myślę, że jeśli chcecie go znaleźć to musicie się skierować na strony o nieco innym charakterze niż YouTube. Ale znajdziecie bez problemu, to wam gwarantuję. Ogólnie w teledysku również widać Członki członków Ramsteina. Do dziś yy, trwa pewna dyskusja, czy to są faktycznie oni, czy podstawieni aktorzy. Sami członkowie Ramsteina nic nie mówią na temat swoich członków. Jedynie przyznają, że wyjawienie prawdy zepsułoby tę tajemnicę, która krąży dookoła legendy tego teledysku. Także ja myślę osobiście, że po prostu są to podstawieni aktorzy, chociaż patrząc na wariacje panów z Ramsteina. No. Różnie bywało, nie okomujmy się. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zapraszam was na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial, animowany, zatytułowany 2030 Inwigilator, i będę czasami dodawać nowe odcinki tego serialu, kiedy zostanie osiągnięty pewien próg oglądalności. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć!